Czy znajdziecie drugie takie piękne miejsce? My upodobaliśmy sobie Jaworze przed wieloma laty, a wraz z nami gwiazdy małego i dużego ekranu, piosenkarze, aktorzy, artyści sceny kabaretowej, których łączy pasja do wyjątkowego sportu – tenisa ziemnego. Aż trudno uwierzyć, że minęło już 9 lat od pierwszego turnieju tenisa ziemnego artystów polskich Beskid Cup. Sierpień bywa kapryśny pogodowo. Przeżyliśmy w Jaworzu zarówno upały, jak i dość dotkliwe zimno. Wielokrotnie zmoczył nas deszcz, wielokrotnie cieszyliśmy się z pięknego słońca. Czyli cóż, taki mamy klimat. No, oczekujemy, że nie będzie padać deszcz. Oczekujemy, to jest pod nas podstawa. A uważam, że jak nie będzie padać, jak każdy Beskid Cup do tej pory, i ten będzie naprawdę udany. Andrzej Wawrosz ma wszystko dopięte na ostatni guzik. Zaglądamy na korty, gdzie odbywają się pierwsze treningi. Jacek Mezomeyer przed rokiem wyjechał z Jaworza z pucharem za trzecie miejsce indywidualnie. Nie ma wątpliwości, że i w tym roku zalicza się do faworytów. Filmik z Beskid Cupu bardzo ładnie zmontowany, to od razu tutaj gratulacje. No i mam nadzieję, że w tym roku także w tym filmiku zaistnieje, tylko już na pudle, na tym najwyższym stopniu. Krzesła jak po sznurku, ostatnia kosmetyka i zdjęcia tych, którzy zagrają w 9. Beskid Cup pod patronatem wicemarszałka województwa śląskiego o puchar prezydenta miasta Bielska-Białej. Będą ścierać się na korcie, a po sportowych emocjach miło spędzać czas. Nasza kamera jak co roku myszkuje i wyszukuje naszych bohaterów w gorączce przedstartowej. Czy na pewno gorączce? Władysław Grzywna nie wygląda na mocno zdenerwowanego. Z mojej strony bez zmian, proszę Państwa, jestem taką maskotką tego turnieju, jestem takim pocieszycielem. Przyjechałem tutaj, ażeby dać kolegom możliwość wygrywania ze mną, ponieważ zawsze ze mną wygrywają, ja im sprawiam ogromną radość i po to tu jestem, żeby sprawiać radość. Ponownie jesteśmy w hotelu, a właściwie w jego recepcji, czyli... Witamy się z maskotką turnieju i gośćmi, którzy jak zawsze są w dobrych humorach. Zwróciliście uwagę? Często powtarzamy jak zawsze. Dlaczego? Bowiem taki jest jaworzański turniej. Tutaj dobrych rzeczy się nie zmienia, tak jak dobrego nastroju. A są tacy, którzy wcale nie mają się z czego cieszyć, jak chociażby Grzegorz Poloczek. Cały rok czekałem, a tutaj taki pech. Stało się nieszczęście. Ale co się stało? Miesiąc zerwany. Nie da rady grać. Nie. Miesiąc co najmniej nie mogę, bo się... Wielkie brawa, że mimo kontuzji Grzegorz dotarł do nas. Szkoda, że zobaczymy go tylko na trybunach. Jest już z nami Stan Borys z partnerką Anną. I małym, białym, kochanym, który nie po raz pierwszy towarzyszy naszym przyjaciołom. No w ogóle jestem nieprzygotowany i nie wiem co będzie, ale będzie ostro. A jak tam przygotowania Stefana Friedmana? Bardzo dużo oglądałem meczy tenisowych, mam nadzieję, że to coś daje. A poza tym, no, to normalnie nie ma na to aż tyle czasu, żeby nadrobić to, co się nie zaczęło 45 lat temu. To zawsze bardzo sympatyczny moment, kiedy możemy przywitać czasami dawno niewidzianych przyjaciół. Tak naprawdę niektórzy spotykają się po raz pierwszy po długim niewidzeniu podczas losowania gier turniejowych. Wypełnia ono pierwszy wieczór jaworzańskiego turnieju. Pojawia się Robert Janowski, a my na chwilę odrywamy się od naszych bohaterów i zerkamy na suto zastawiony bufet, znak firmowy gospodarzy. O tym, że dania podawane w hotelu Jawor Spa są ucztą dla nawet najbardziej wybrednego podniebienia, przekonujemy się co kroku. Mamy takich samych kucharzy ciągle i tak samo nam wspaniale gotują. Także golonki z kapustą, cukinia, lasagna, no wszystko co sobie goście zażyczą, to mamy. Ktoś mógłby powiedzieć, wiadomo, gospodarze swoje zachwalają. Niedowiarkom podsuwamy więc pod nos smakowitą opinię. Drodzy Państwo, kuchnia w Jaworze jest najlepszą kuchnią w Jaworze. Nie ma lepszej. Po prostu ja zawsze tu się przyjeżdżam najeść, napić i przy okazji pograć w tenisa i robię to z olbrzymią przyjemnością, nieustająco. I tak też może być. Na pierwszym miejscu jedzenie, a sport na drugim.
Sednem spotkania w Jaworzu jest jednak sport przez duże S. O tym nie możemy zapominać. Z roku na rok grupa walczących o zaszczytne tenisowe trofeum powiększa się. Ci, którzy już tutaj byli, namawiają do startu innych. Ten oto mój serdeczny przyjaciel Wojciech Dąbrowski. My się znam jeszcze. Ojciec chrzestny, tak? Ojciec chrzestny, tak. Bo to jest w ogóle ojciec chrzestny tak naprawdę moich wyczynów tenisowych, ponieważ ja zacząłem grać w tenisa, pochwaliłem mu się. On kiedyś ze mną zagrał i mówi: ty musisz jeździć. Musisz. Absolutnie. No nie, no aż tak to nie. Mówi bardziej: musisz się ograć, musisz jeździć, musisz grać i w zeszłym roku zwerbował mnie do Szczecina, potem była Pogorzelica, to jest mój trzeci turniej, ale w tych pięknych okolicznościach przyrody debiutuję. Pierwszy wieczór ma w sobie coś magicznego. W sympatycznej i luźnej atmosferze dyskutuje się nie tylko o tenisie, choć z drugiej strony wyczuwa się delikatne sportowe napięcie. I wszyscy zadają sobie to najważniejsze pytanie. Kto z kim będzie rywalizował w grupach turniejowych? Mamy wszystko, co potrzebne do profesjonalnego losowania. Jest gospodarz, który czuwa nad całością, tablica, no i oczywiście sierotka, której nikt nie posądzi o stronniczość. Krzysztof Respondek. Marcin Daniel, Krzysztof Respondek, jak zawsze. Henryk Sawka tym razem niczego nam nie narysuje. Narysowaliśmy jego nazwisko na tablicy. Rzut oka na tablicę i pierwszy ważny punkt zrealizowany. Wyczytany podczas losowania Krzysztof Respondek trafia do grupy z Marcinem Dańcem, czyli tradycji stało się zadość. Będą z nimi rywalizować Stan Borys i Paweł Orleański. Henryk Sawka zagra w grupie z Janem Englertem, Leszkiem Malinowskim i Zbigniewem Górnym. Grupa C jest najliczniejsza. Znalazł się w niej Krzysimir Dębski, który jest kolejnym debiutantem w Beskid Cupie. Swoje umiejętności skonfrontuje z Robertem Janowskim, Krzysztofem Hanke, Tomaszem Stockingerem i Wojciechem Dąbrowskim. Grupa D ma swojego faworyta. Będzie nim bez wątpienia Jacek Meyer, czyli Mezo. Obok niego zobaczymy Maurycego Polaskiego, Stefana Friedmana i Władysława Grzywnę, który sam siebie określił jako dostarczyciela punktów dla kolegów. Trochę z przekory. Przekonamy się już podczas zmagań na korcie. Od pierwszych gier dzieli nas piękny sierpniowy wieczór i noc. Ranek pierwszego dnia przywitał nas dobrą pogodą. Andrzej Wawrosz, jak zawsze jako pierwszy, wyjeżdża na korty, by sprawdzić, czy nie został zaniedbany nawet najmniejszy szczegół i przekonać się, czy wszystko jest w jak najlepszym porządku. Nasi partnerzy zadbali o ekspozycję. Kibice zadbali o autografy. Czyli zaczynamy zgodnie z planem i w ustalonym porządku. Jest jeszcze trochę sennie. Rozgrzewka jakby w nieco zwolnionym tempie. Na korcie bardzo spokojny Zbigniew Górny, a przy korcie wyluzowany Krzysztof Hanke. Kibice zapełniają powoli trybuny. Panowie i panie, po co te parasole? Pogodę mamy zamówioną. Czy to możliwe? Tak. Wystarczy popatrzeć. Jeśli maskotka się uśmiecha, pogoda będzie w sam raz. Więc chowamy parasole i kibicujemy. My zadamy kibicom ważne pytanie. Dlaczego Beskid Cup? Bo jest fajna atmosfera, wesoło, można się ubawić, ciekawych gości zobaczyć. Super. Dobry nastrój udziela się wszystkim. Tomasz Stockinger pozdrawia nas na sportowo, a Marcin Daniec i Krzesimir Dębski prezentują pierwszy sketch. A ty podobny do tego takiego genialnego muzyka. Tak. Się. A ty do Mussoliniego, tak? Mussolini? Do Mussolini. Jest, on, mówią, że on żył jednak. A widzisz. Żyje jeszcze. Okularów gra. Grzegorz Poloczek potwierdza wczorajsze słowa. W tym roku tylko na trybunie. No, w tym roku pauza. Będę bardziej tutaj na ławkach, obserwował kolegów. Może będę trochę komentował i tak będę, ale z nimi, będę z nimi. Kontuzje to niestety zmora sportowców. Jeżeli chodzi o klub kontuzjowanych, to ja każdego roku jestem bardziej pewnym członkiem tego klubu, bo w tamtym roku tylko kręgosłup, w tym roku jeszcze bark, ale jak patrzę na kolegów, to się robi w ogóle taki turniej geriatrystyczno, nie wiem jak to dalej, no i może nie będę kończył, zobaczymy w następnym roku. I gdzie ta kontuzja? Czyżby więc zasłona dymna? Krzysztof Respondek w zapowiadanym wcześniej grupowym klasyku pokonuje po meczu obfitującym w wymiany na najwyższym poziomie Marcina Dańca. O zaciętości pojedynku niech świadczy jego wynik. Respondek wygrywa 7-6. Po przepięknym meczu Krzysztof Respondek pokonuje Marcina Dańca. Marcin jest od wielu lat zawsze jest faworytem i to zawsze będzie niespodzianka, jak ktoś z Marcinem wygra.
Nawet gdyby Federer wygrał z Marcinem, to też byłaby niespodzianka. Kategorycznie nie lekceważyłem go, aczkolwiek mam do siebie wielki żal, jak było po 30, to takie, co się wdałem w takie takie dziadówy. No, to trzeba było wtedy po prostu z takiej piłki trzasnąć i tyle. Ja zepsułem parę też takich głupich piłek w tiebreaku, a przecież już go miałem na 4-5. Drugie zwycięstwo Respondka. Coraz mniej wierzymy w kontuzję. Tym razem w pokonanym polu Paweł Orleański. To jest tak, że my jesteśmy wszyscy mistrzami rozgrzewki. Jak zwrócicie uwagę, jak my gramy na rozgrzewkach, to jest zupełnie inny tenis. Zaczyna sędzia, rozpoczyna mecz, zaczynamy grać na punkty, słuchajcie, nagle ten hebelek, ten przykurcz taki, przepychamy tą piłkę. Ja bym tu chciał, nawet jeżeli przegram, chciałbym zagrać normalny, swój, otwarty, taki odważny tenis, taki jak lubię. I jeszcze Stan Borys, którego wyróżniamy za walkę i wygranie 3 gemów z samym Marcinem Dańcem. Czas na grupę B, w której bryluje Jan Englert. O tym, że dyrektor Teatru Narodowego jest tenisistą z najwyższej półki, przekonały nas już poprzednie turnieje w Jaworzu, ale jego wyczyn podczas tegorocznej fazy grupowej zaskoczył. Rywale zdołali wyrwać Englertowi zaledwie jednego gema. Strach się bać. Jako drugi do kolejnej fazy turnieju awansuje Leszek Malinowski, który z kolei z roku na rok poprawia swój tenis. Zagrali mocno, ładnie. Jest taki moment w Beskid Cup, kiedy panie, dzielni kibicujące zmaganiom panów, opuszczają korty, by pod czujnym okiem Lidii Wawrosz poznawać Beskidy. Robimy coś innego, niby góry, ale inna trasa zupełnie, żeby paniom się nie nudziło. Chcemy pokazać nasze przepiękne okolice. No myślę, że idziemy pod zaporę po prostu i z zapory wracamy drugą drogą do hotelu. Także myślę, że jakieś 14 km zrobimy pieszo z kijami. Oczywiście aktywnie. W 2012 roku była piesza wędrówka na pobliskie szczyty. Rok później wspólny wyjazd rowerowy na trasę, która dała się mocno we znaki niektórym uczestniczkom. W tym roku wracamy do pieszej wycieczki, oczywiście nową trasą. Ruszamy w drogę z pieśnią na ustach. Ostatnia w pochodzie Beata Ścibakówna. Panie w górach, panowie na kortach. Zaglądamy do grupy C. Wojciech Dąbrowski funduje Tomaszowi Stokingerowi coś, czego nie lubi żaden tenisista, czyli tak zwany rowerek. Zawsze mi się wydaje, że jestem przygotowany, a potem różnie to wygląda. No, jestem dotkliwie tutaj teraz powalony przez Wojtka Dąbrowskiego, który mnie zmiażdżył najgorszym wynikiem, jakim może być 6-0, więc muszę się z tego wszystkiego teraz podnieść. A jak podnosić się, to we wspaniałym stylu. Jak powiedział, tak zrobił. Stokinger pokonał słabość i pewnie zwyciężył Krzesimira Dębskiego. Na korcie Krzysztof Hanke i Robert Janowski. Lepszy Hanke i to wyraźnie, 6-1. Nie budzi żadnych wątpliwości, kto w tym meczu dyktował warunki. Zresztą Robert docenił klasę rywala. Słuchajcie, jak mi się fajnie gra. Kurde, że ja na to wcześniej nie wpadłem, że można sobie pójść z kolegami na pograć w tenisika. Tak przyjemnie pogonił mnie Hanek. Powietrze nie mogę złapać, skubań jest taki mały, skoczny. Gania mnie w prawo, w lewo, w ogóle nie mam szansy. W grupie kolejny feralny rowerek. Stefanowi Friedmanowi nie udało się zdobyć ani jednego gema w meczu z Jackiem Meyerem. Było w tym coś z magii. Zatkryłem w sobie ogromną zdolność, niesamowitą jasnowidztwa. I to powiem panu szczerze i państwu, dlatego że to się rzadko zdarza. Kiedy wszedłem na kort, tylko wszedłem i spojrzałem na swojego przeciwnika, na sędziego, na ten tłum, który tutaj jest, pomyślałem sobie, zaraz, jaki będzie wynik. Słuchajcie, trafiłem idealnie. 6-0 wygrał Mezo ze mną. A oto jak oceniają swoje szanse w starciu z Meyerem grupowi rywale. Ja jestem tak jak Friedman, bo ja też przewiduję ten wynik, ale zobaczymy. Ja mam ambicje, duże ambicje mam w tym roku, mam zamiar wygrać Gema z Mezo. Na razie szukam sponsora, bo chciałbym kupić parę meczów. Nie wiem, czy mi się uda, koledzy nie chcą sprzedawać. A tymczasem panie wróciły z 14-kilometrowej wycieczki. Potem deszcz nas nie zlał, tylko oglądałyśmy przepiękną zaporę i tam przeczekałyśmy deszcz, potem z kijami z powrotem przez Jaworze, dolne, średnie, górne i tak dalej wróciłyśmy. Jesteśmy całe i zdrowe, zadowolone. Zakończyły się rozgrywki grupowe. W grupie A triumfował Krzysztof Respondek przed Marcinem Dańcem, Pawłem Orlańskim i Stanem Borysem. W grupie B klasą dla siebie był Jan Englert,
Drugie miejsce zajął Leszek Malinowski, za nim Henryk Sawka i Zbigniew Górny. Grupę C wygrał Wojciech Dąbrowski przed Tomaszem Sztokingerem, Krzesimirem Dębskim, Krzysztofem Hanke i Robertem Janowskim. W grupie D najlepszym okazał się Jacek Meyer przed Maurycem Polaskim, Władysławem Grzywną i Stefanem Friedmanem. Ćwierćfinały zapowiadały się wspaniale. Englert zagra z Dańcem, Respondek z Malinowskim, Dąbrowski z Polaskim, a Meyer ze Sztokingerem. Jeszcze tego samego dnia pierwszy mecz o awans do półfinału. I to jaki mecz? Jan Englert kontra Marcin Daniec. Pokaz tenisa na najwyższym poziomie. Komu kibicuje Beata Ścibakówna? Pytanie retoryczne. Oczywiście, że kibicuję mężowi, ale czasami można przegrać, ale żeby mieć satysfakcję z gry, że się dobrze grało, że nie była to gra tylko do jednej bramki, jak to się mówi, tylko że poziom jest wyrównany, dobry, sprawiedliwy i nawet wtedy można przegrać, bo ktoś musi przegrać. A komu kibicuje Dominika Daniec? Pytanie retoryczne. Mój mąż zawsze pięknie gra, jestem oczywiście jak zawsze z niego dumna i mam nadzieję, że wygra, tylko jestem trochę niespokojna, bo jak wygra, to właśnie będzie grał tutaj z tym panem, który tutaj siedzi, a on jest bardzo niebezpieczny. Nie, nikogo nie będziemy oszczędzać, oczywiście gramy ze sobą z pełnym szacunkiem i respektem do siebie, ale każdy chce wygrać i kto mówi inaczej, ten kłamie. Jak w każdym sporcie, liczą się nie tylko umiejętności. Czasami potrzeba trochę szczęścia. No bo jak inaczej powiedzieć o piłce, która przechodzi po siatce na stronę przeciwnika? Przeszła, no sorry, ale przeszła pierwsza! Odcześnij! Ostatnia wymiana emocjonującego pojedynku i Marcin Daniec może unieść ręce w geście triumfu. No i tak jutro musiałem wyjechać, więc nic się nie stało, więc... Nie ukrywam, że jestem szczęśliwy, że zagrał słabiej niż umi. No ale to już nie moje zmartwienie. Jestem szczęśliwy. To tyle, jeśli chodzi o sport. Emocji nie zabrakło. Nasi bohaterowie uraczyli kibiców wspaniałym tenisem. Po pierwszym dniu pełnym wrażeń czekał nas nie mniej interesujący wieczór z duszonkami, regionalnymi trunkami, których nie mogło zabraknąć, i innymi specjałami, czyli wszystkim tym, z czego słynie hotel Jawor Spa. A skoro wkraczamy w klimaty biesiadne, nie może zabraknąć kuralskiej kapeli, jedynego w swoim rodzaju śpiewu i chwytającej za serce muzyki. Ale nie tylko muzyki, bo jak górale, to także góralskie zabawy, czasami bardzo nietypowe, jak na przykład próba gry na trąbicie. Trudna sztuka. A jeśli nie trąbita, to może przebieranki. Aż nie chce się przerywać tak doskonałej zabawy, z czasem już nie tylko w góralskich klimatach. Nie było końca. Na scenie pojawili się uczestnicy turnieju. Robert Janowski pięknie zaśpiewał znany standard i tak w dobrych nastrojach powitaliśmy noc.
przysiędzę. A nocą mocno polało. Aż trudno uwierzyć, że rano zobaczyliśmy błękitne niebo. Nasza kamera towarzyszy Tomaszowi Stockingerowi. Tak, tak, idę. Idę twardo, z otwartą piersią. I Robertowi Janowskiemu. Najmłodsi i trochę starsi bawią się w najlepsze. A Andrzej Wawrosz wstał bladym świtem, by przygotować korty po nocnej ulewie. No cóż, ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. No tak, lało do godziny 5, a o godziny 6 ściągaliśmy wodę. Całe korty tutaj, jak widać, były zalane wodą. I do godziny 8, od godziny 6 ściągaliśmy wodę. Organizatora niestety czasami czekają i takie wyzwania. I dlatego należą mu się wielkie słowa uznania. Wracamy do zawodników. Dziś oprócz gier indywidualnych będziemy emocjonować się także turniejem deblowym. Anna Guzik już prawie gotowa. A jak forma pozostałych? Wymasowałem sobie plecy, pokąpałem się w basenie. Tu Andrzej Wawrosz pokazał mi rzecz, przyznaję, ze Stefanem Friedmanem byliśmy pełni obaw, ale po wyjściu z sauny ma taką cudowną wanienkę napełnioną wodą, taką chyba ze źródła albo gdzieś ze studni. No, w każdym razie ta woda ma 7 stopni Celsjusza i kazał nam 3 razy się zanurzyć, bo to podobno świetnie robi i na hart ciała, i na serce, i na wiele różnych rzeczy, także byliśmy twardzi, tak wypoczęliśmy, pewnie, że tak, nie jest cudnie naprawdę. Czyli miły wieczór spędzony na odnowie, skutecznej. Dzisiaj będzie ostro, dzisiaj będzie bardzo ostro. Stan Borys naładowany pozytywną energią. Czas na kolejne gry ćwierćfinałowe. Jacek Meyer nie pozostawił złudzeń Tomaszowi Stockingerowi i awansował do czołowej czwórki turnieju. Stockinger wygrał pierwszego gema i był to jedyny gem, który zapisał na swoje konto. Meczyk bratobójczy pojedynek, Meyer, Stockinger, opcja niemiecka, tu w Beskidka zawsze silna. Także ciężko było tak z takim bliskim człowiekiem jakby wykańczać go, ale po pierwszym gemie przegranym troszeczkę stresu się wdarło, a potem już coraz większy luz i pewnie do półfinału. No brakowało mi sporo, żeby nawiązać równorzędną walkę z Jacusiem. Jemu z kolei brakuje bardzo dużo lat do tego, żeby nawiązać ze mną walkę. I w związku z tym, proszę Państwa, no, zgodnie zszedłem 1-6, przegrałem, ale też mam na co zrzucić, dlatego że trzymam w ręku rakietę, której nie zmieniałem na ciągu od 3 albo, no tak, za 3,5 roku. I teraz dowiedziałem się od kolegów, bo ja taki amator jestem właśnie, amator, że to jest karygodne i że ten naciąg w ogóle nie funkcjonuje, więc być może źródła mojej porażki należy upatrywać to. Bo jak nie ja, to kto? Wiadomo, rakieta. O awans do półfinału walczyli w kolejnym meczu Krzysztof Respondek, zwycięzca rozgrywek w grupie A, i Leszek Malinowski, który zajął 2. miejsce w grupie B. Przykro jest, jak się wygrywa z przyjaciółmi, bo od Leszka uczyliśmy się tenisa. Nawet były takie sytuacje, że Leszek Malinowski mówi o Leszku z konia polskiego, z kabaretu Koń Polski. Jeszcze 4 lata temu wygrywał ze mną w klapkach. Ja taki pełny strój, adidasy, rakiety, a Leszek wyszedł w klapkach i dał mi lanie. No ale troszeczkę się teraz już zmieniło, już. No ale to przykre, że się z kolegami wygrywa takimi jak Leszek. Ciężko jest wyeliminować przyjaciela, zwłaszcza tego, od którego brało się lekcje nauki tenisa. Nie pomogła rozgrzewka, a i trochę przeszkodziła kontuzja. Wojciech Dąbrowski nie dał rady w ostatnim ćwierćfinale Maurycemu Polaskiemu, co w świetle osiągnięć tego pierwszego można uznać za niespodziankę. No dlatego ten sport jest taki piękny i nieobliczalny, że my sobie pozwalamy na takie niespodzianki. I to pomimo tego, że dzisiaj no, Wojtek się grzał już od 8 rano, ale widzę, że coś z łokciem jest nie tak, no więc... Ta moja wiktoria nie jest taka pełna. Na chwilę zaglądamy na kort, na którym rywalizują pary deblowe. Karol Stopa, komentator Eurosportu, potwierdził, że tenis zna znakomicie także w praktyce. Choć w tej wymianie jakby coś nie poszło. Para finałowa turnieju indywidualnego jest już znana. Jacek Meyer, który idzie przez turniej jak burza, spotka się z wielokrotnym triumfatorem Beskid Cup Marcinem Dańcem. O 3. miejsce zagrają Maurycy Polaski i prezentujący wysoką formę Krzysztof Respondek, w którego kontuzję jakoś nie możemy uwierzyć.
Zanim jednak będziemy emocjonować się walką o czołowe miejsca, wejdziemy z naszą kamerą na galę poprzedzającą decydujące gry. Galę z prawdziwego zdarzenia, podczas której wielu z naszych gości prezentuje swoje wspaniałe umiejętności sceniczne. Głos ma Tomasz Stockinger. Ilśni, aż porywa i rwie, takie piękne są wsi, lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi. Nie może zabraknąć prezentu od artystów. Prezent to iście ciekawy, wypróbowany od razu przez Lidię Wawrosz. Proszę, siadaj. A Wawrosz buja. Bujan jest Spa Hotel Jawor. To wie, czy nie jesteśmy cały czas nagrywani? Ponieważ chciałem wymienić kwotę tego bujaka i już odpadł kabel. A jeśli chodzi o kabaret, to... Gdy ci życie doskwiera, gdy się żona wydziera, a dokoła tak wiele, tak wiele jest trosk. Wśród zaproszonych gości prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, a na scenie Stan Borys. Wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka. Także Jacek Meyer z małżonką nie odmówił sobie zaśpiewania przed tak wspaniałą publicznością. W wyjątkowej piosence nawiązującej do, oczywiście, Denisa. Spalam ląd, biorę rakietę, gram nadzwyczajnie, 6-0 dla mnie, rower, chowasz w ręczniku głowę, ganiam cię po korcie od prawa do lewa, nie rzucaj rakietą, to nic nie da. Wielka kreacja, szybka akcja, serwis i wolej jak frytka i matka. Twoja gra roi się od pomyłek, bo walisz bezmyślnie na siłę. Skrót, delikatne, celne odbicie, tym zagraniem pozdrawiam i się i ule. Mówię tu o sportowym sprycie, tego w twoim tenisie brakuje. Do wygrania 4 piłki w gemach, instynkt zwycięstwa w genach, w 4 szlemach. Ukryte marzenia każdego, Australia, Francja, US i Wimbledon. Cała magia ukryta w tenisie, dla niektórych tak gra to całe życie. Po robocie nie gadamy o robocie, bo ćwiczymy forehand po krosie. Nie mogło się to lepiej ułożyć. Niebo łaskawe dla finalistów Beskid Cup. Wszystko dopięte. Przygotowane na przyjęcie najlepszej czwórki turnieju. Jacek Mezo Meyer. Jest publiczność i korty w pełnej gotowości. Jednak drobna kosmetyka na wierzchni nie zaszkodzi. Możemy zaczynać. Jacek Meyer, tryskający humorem i pewny swego, wchodzi na kort. Są także debliści, wśród których wypatrzyliśmy Stana Borysa. W oczekiwaniu na bohaterów dnia do gry wkracza Iwona Pawlowicz. Jej zadaniem, jak co roku, jest rozgrzanie kibiców, którzy dopisali, szykują się na wielkie emocje. Iwona potrafi zachęcić wszystkich do zabawy, jak nikt inny. Bosza, bosza i sejka, sejka, bata. Popatrzcie tylko, jakich mamy znakomitych tancerzy. Jacek Meyer nawet przed tak ważnymi meczami znajduje czas na rozdawanie autografów. Na korcie walka o trzecie miejsce. Maurycy Polaski i Krzysztof Respondek, czyli godni siebie rywale. Właśnie to kończmy już.
a i tenis niczego sobie. W końcu oglądamy tych, którzy przez turniej przeszli jak burza. Ostatecznie lepszy jest respondek i to on odbierze puchar za trzecie miejsce. A kto zwycięży, przekonamy się za chwilę. W finale gry podwójnej triumfuje Karol Stopa, któremu partneruje żona Henryka Sawki, czyli tak naprawdę mixt lepszy od debla. Takie rzeczy tylko u nas w Jaworzu. No, ja jestem bardzo szczęśliwa i ogromnie wdzięczna Karolowi, że miałam taką szansę grać z nim. No, wykonał przeogromną pracę i grało nam się przecudownie. Trzeci z kolei turniej, na którym stoję na pudle i to gram w finale. To jest największa dla mnie przyjemność. Tym razem grałem z Wojtkiem Oświęcimskim. Zawodnik naprawdę świetny, utalentowany, szybki przy siatce, trzyma piłkę. I to razem żeśmy się uzupełniali. No i ale przegraliśmy naprawdę z fantastyczną parą. My jesteśmy przygotowani do finału z Jackiem Meyerem i Marcinem Dańcem w rolach głównych. Swoim mężom mocno kibicują żony. Tak, mam nadzieję, że Jacek nie zszedł z formy i rewanż nie będzie udany. Mezo jest bardzo dobry. Zobaczymy, okaże się, wygra lepszy, ale na pewno trzymam kciuki za mojego męża i wierzę, że wygra i się nie będzie denerwował. Mecz finałowy elektryzuje publiczność. Jesteśmy świadkami wielu znakomitych wymian, po których ręce same składają się do oklasków. Nikt tutaj nie odpuszcza. Każdy daje z siebie maksimum. W pojedynku gigantów tym razem lepszy Jacek Meyer. I to on przez najbliższy rok będzie najlepszym tenisistą wśród artystów. Brawa publiczności jak najbardziej zasłużone. Jestem bardzo zaszczycony. Przepraszam pana Marcina. Ponieważ jesteśmy po imieniu, za to, że ja wyszedłem pierwszy z tak zwanego hebla. Pierwsze cztery gemy to były po prostu nieudolność z obu stron, robiliśmy double faulty. Natomiast z tego wyszedłem, no i grałem jak w transie, powiem szczerze, że nic mi nie przeszkadzało. Ani jakieś drobne żarty i uszczypliwości w moją stronę pana Marcina, ani deszcz, ani słońce, było dobrze, było fantastycznie i cieszę się, że wygrałem. Dzisiaj grał po prostu jak znud. To nie jest nowość, ponieważ on jako jedyny przyznaje się, oprócz mnie, że bardzo ciężko pracował. Przez pół roku z zawodowym trenerem, podobno trener wybudował sobie dom. Tak była to ciężka praca, Mezo grał 4 razy w tygodniu. No więc to tyle, co ja. I kochani, przy 2-2 było rewelacyjnie. Potem miałem 40-15 na 3-2 i tu mnie dopadł jakoś tak najsłynniejszy optymista świata. I zawsze się tym chwalę, że mam 8 par różowych okularów. Jakoś tak uszło ze mnie powietrze i potem jeszcze takich pechowych parę po siatce. Ale uznaję absolutnie klasę Mezo. Najwyżej go nie będziemy zapraszali. Proste? 8 godzin spaliśmy, żeby dobrze grać. No to jaka jest recepta? No to nie jest recepta na wygraną. Trzeba po prostu bawić się do rana. Zgadzamy się w całej rozciągłości. Trzeba było bawić się do rana. Ceremonia dekoracji to zawsze chwila, na którą czekają sportowcy. Na początek jednak dekoracja deblistów. Nagrody wręczają prezydent Bielska-Białej Jacek Krywut oraz Lidia i Andrzej Wawroszowie, organizatorzy turnieju. Powtórzmy. Na trzecim miejscu Krzysztof Respondek, na drugim Marcin Daniec i zwycięzca 9. Beskid Cup. Jacek Mezo Meyer. Puchar prezydenta, medal za pierwsze miejsce, nagroda pieniężna ufundowana przez Spa Hotel Jawor, zaproszenie na bal sylwestrowy, pobyt weekendowy dla dwóch osób w Spa Hotelu Jawor, torbę sportową ufundowaną przez firmę. Najpiękniejszy prezent, jaki tylko mogłam sobie wymarzyć. Uf, już teraz jest dobrze, byłam bardzo zdenerwowana, ale teraz już wiem, że jest moc, zdecydowanie. Uśmiech małżonki bezcenny. Jeszcze wspólne zdjęcie i ważne słowa Andrzeja Wawrusza. Przede wszystkim chciałbym podziękować tutaj gospodarzom terenu,
zarówno wójtowi, Stowi Bylokowi, no i temu, o którego puchar gramy tutaj co roku, panu prezydentowi Jackowi Krywultowi, który jest jakby patronem naszego turnieju od lat. Za rok odbędzie się jubileuszowy turniej, 10, więc specjalną atrakcją będzie to, że będzie on trwał 4 dni, a nie 3, czyli przedłużymy. Planujemy zrobić singlowy turniej również dla artystek oddzielnie, czyli artystki, artyści i turniej deblowy. No i szykujemy mnóstwo atrakcji, które pozostaną tajemnicą do następnego roku. 10. Beskid Cup zapowiada się ekscytująco. Jak na jubileusz przystało. Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult ma pewność, że będzie to wydarzenie wyjątkowe. Co tu dużo mówić, duże pieniądze wkładają, ogromny wysiłek i duże zaangażowanie państwa w Wawroszowie i im się należy tu przede wszystkim naprawdę wielki ukłon, że taką frajdę tutaj mamy i Jaworze, i Bielsko-Białej. Myślę, że publiczność, która tutaj przyjeżdża, że tutaj wielki ukłon dla państwa w Wawroszu przede wszystkim. Artyści spotkają się ponownie w roku przyszłym i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. A gospodarze turnieju Andrzej i Lidia Wawroszowie zadbają o komfort i spokój. Miejsce, w którym wspaniale się odpoczywa, w otoczeniu niepowtarzalnej beskidzkiej przyrody. Wszyscy, którzy raz odwiedzą hotel Jawor Spa, chcą tutaj wracać. Dlaczego? Bo tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno ci, którzy lubią relaksować się w nowoczesnym spa, jak i ci, którzy uwielbiają aktywny wypoczynek, górskie wędrówki lub rowerowe wycieczki. Tak więc w rytmie piosenki Viva Spa Jawor do zobaczenia podczas jubileuszowego 10. Beskid Cup. Przedziwną magię Jawor ma. Jest biba bez spania, w nim człowiek bawi się i gra. Jest biba bez spania, tu niepodobny dzień do dnia. Jest biba bez spania, tu życie pachnie niby Dior, amorem i Jawor. Przypominam, że szlagor jest biała bez spania. Co roku trwa korrida, więc artyści i widzowie mają fan. Zdrowe gardło i wątroba nam się przyda, bo nad wszystkim czuwa wawroszowy klan. Dobrze nam tu bez dwóch zdań, a niech to żart! Bez Jawora świat połowę byłby wart. Przedziwną magię Jawor ma, jest biba bez spania, w nim człowiek bawi się i gra. Jest